Czy masz świadomość? $211 500 000 to kwota utraconych przychodów, którą firma Synthos próbowała straszyć Towarzystwo na Rzecz Ziemi w piśmie z 29 marca 2022 roku. Piotr Rymarowicz. Definicja slapu powinna odnosić się do stanowiących nadużycie postępowań sądowych wymierzonych w różne formy zaangażowania w debatę publiczną. To jest związane z korzystaniem z wolności słowa, wolności zgromadzeń i wolności zrzeszania się. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Sprawy polityczne są zwykle złożone, trudne do zrozumienia i wytłumaczenia, dlatego prawda nam umyka, a wiedza jest zwykle użyta do retorycznej perswazji i manipulacji. Waldemar Hanasz, Świat Machiavellego. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Piotr Rymarowicz, prezes Towarzystwa na rzecz Ziemi. Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry. Piotrze, co to jest SLAP? Strategic Lawsuit Against Public Participation, czyli strategiczny pozew przeciwko udziałowi społecznemu. A tak mówiąc, jakby bardziej w sposób zrozumiały, pozew, który ma na celu zastraszenie przeciwnika i zniechęcenie go do działań przeciwko, no zazwyczaj jakiejś inwestycji, przeciwko firmie, która jest autorem tego pozwu. Tak to ja rozumiem i tak to w naszym przypadku wyglądało. Czy jeszcze zanim przejdziemy do Twojego przypadku, rozumiem, że to już jest jakiś proceder, który nie jest pojedynczy na świecie, w Europie, w Polsce, tylko to się dzieje po prostu jakoś w sposób systematyczny. No z tego co wiem, tak, no ja tutaj nie jestem ekspertem w tym zakresie, no o tyle jestem ekspertem, że sami jesteśmy przedmiotem tego pozwu, tego postępowania, a też jakby tutaj jeden z kolegów wcześniej był od nas pozwany też przez firmę komunalną. Wiem, że też są inne przypadki tego typu, jeśli chodzi o budowę spalarni odpadów, czyli temat, który mnie tutaj głównie interesuje, więc, a też no, oczywiście też słyszałem o jakichś innych tego typu sytuacjach, więc jest to raczej dość powszechny proceder także w Polsce niestety. A dlaczego firma Synthos próbowała zastraszyć Towarzystwo na Rzecz Ziemi? Dlatego, że sprzeciwiamy się budowie spalarni w Oświęcimiu i to na ich nieszczęście dość skutecznie. Te działania prowadzimy już od 12 lat. Rozumiem, że ta firma chce tą spalarnię wybudować. Tak, firma chce wybudować spalarnię w Oświęcimiu. Naszym zdaniem z naruszeniem procedur, naszym zdaniem niezgodnie z przepisami i w zakresie udziału społecznego i w zakresie ochrony środowiska. I tutaj i to jest przyczyną tego naszego sprzeciwu. Generalnie też jesteśmy oczywiście przeciwnikami budowy spalarni odpadów, bo nie jest to naszym zdaniem właściwy sposób postępowania z odpadami. A w jaki sposób firma gnębiła wasze stowarzyszenie? No tu przede wszystkim były dwie sytuacje takie jakby kluczowe. No. Pierwsza to jest ten pozew sądowy. Znaczy najpierw to, o czym tutaj na początku wspomniałeś, czyli takie pismo przedprocesowe, czy nie wiem jak to nazwać, gdzie wezwano nas do zaprzestania, czy jakby do wycofania się z tych postępowań administracyjnych, które są przez nas, w których uczestniczymy, gdzie pojawiła się ta kwota ponad tych 200 milionów złotych,
Swoją drogą ona mówi dużo o tym, jakie to są kwoty, które można zarobić na spalaniu odpadów. No więc żądano zaprzestania tych działań przez nas. Potem pojawił się pozew, już konkretny pozew sądowy, bo my oczywiście no, odpowiedzieliśmy, że absolutnie nie zaprzestaniemy, bo to są działania służące zgodne z prawem i w interesie społecznym, nadal tak uważamy. No i jeszcze próbowano też no, poprzez starostwo wpłynąć na nas, żądając rozwiązania stowarzyszenia czy podjęcia działań, które mogłyby doprowadzić do w ostatecznym w efekcie do rozwiązania stowarzyszenia, zarzucając nam niezgodne ze statutem i z prawem działania. No to były takie dwie główne ścieżki postępowania firmy. I to się zaczęło kiedy? Ile to już No, trwa? To mniej więcej zaczęło się w 2022 roku, czyli gdzieś około ponad dwa lata temu. Z tego co pamiętam, pierwsze z tych pism do nas wpłynęło. A to jakbyś sobie miał, nie wiem, czy pamiętasz ten dzień? Myślę, że możesz pamiętać, jak otwierałeś kopertę i patrzyłeś w to pismo i w tą kwotę, to czy pamiętasz, co wtedy czułeś? To znaczy, nie akurat nie ja otwierałem to pismo, bo to troszkę inaczej u nas funkcjonuje. Te pisma trafiają do biura, potem ktoś z biura do nas przesyła, dopiero te pisma rozsyła, więc raczej zobaczyłem je prawdopodobnie na ekranie komputera w formie skanu. No cóż, no pewne zdziwienie mnie tutaj ogarnęło, nie wiem, a czy może nawet. Jest, nie wiem, czy przerażenie, bo to jest obliczone na taki efekt, wywołanie takiego efektu mrożącego, żeby się ktoś tego wystraszył. No, nie wiem, czy raczej się tej firmie nie udało nas wystraszyć. Może w pierwszym momencie, może bardziej większe wrażenie, może nawet pismo ze starostwa na mnie zrobiło. Bo po prostu starostwo powieliło w tym swoim piśmie prawdopodobnie te argumenty czy żądania, które skierowała firma właśnie do starosty oświęcimskiego. I tam pytania były no, dziwne, takie dość niezrozumiałe. Nie bardzo wiadomo było, do czego one. O co tu chodzi, do czego one zmierzają. No być może miała to być jakaś taka, próbowano nas sprowokować do udzielenia takiej odpowiedzi, które potem firma mogłaby przeciwko nam wykorzystać, tak ja to odebrałem. I w sumie to pismo ze starostwa zrobiło na mnie większe chyba wrażenie, bo po prostu uważałem, zdziwiłem się, że organ tak bezkrytycznie no, podszedł do tych żądań, oczekiwań firmy Synthos i po prostu jeden do jeden, z tego co pamiętam, bo myśmy potem to sprawdzali, po prostu skopiował z ich pisma te żądania i przesłał do nas jako wezwanie starosty do wyjaśnień. No to trochę tutaj się zagotowałem, jak to zobaczyłem, bo jednak starosta powinien był najpierw sam zweryfikować, naszym zdaniem, czy moim zdaniem i też potem zdaniem naszego prawnika, czy te żądania no, mają jakiś sens, oparcie w prawie i tak dalej. No. Ale potem się to dość pozytywnie skończyło, bo tutaj po naszej takiej trochę nerwowej reakcji starosta uznał nasze wyjaśnienia za wystarczające i już nie drążył tematu, więc ta sprawa dość szybko się zamknęła. No właśnie, tu użyłeś sformułowanie naszego prawnika. Sam też jesteś prawnikiem. Ja pytam nie, o to. Ja nie jestem. To może takie wrażenie robię, ale nie, prawnikiem nie jestem. A natomiast no, jestem tak, powiedzmy, przyznaję, dość oblatany w tych procedurach administracyjnych, którymi się zajmuję już chyba, nie wiem, ze 30 lat albo więcej. No właśnie, to jesteś oblatany, natomiast spróbuję sobie wyobrazić, jak dostaje takie pismo jakieś stowarzyszenie,
gdzie ludzie po prostu nie są oplatani, nie mają takiej pogłębionej wiedzy, nie mają swoich prawników. No to myślę, że to może być Może być. sytuacja szokowa. Może być sytuacja szokowa i no i myślę, że jeżeli firmy się do takich działań uciekają, to że jest to prawdopodobnie jednokrotnie skuteczne. No myśmy się tutaj postawili. Natomiast sądzę, mogę się domyślać, że skoro oni podjęli takie działania, to wielka firma jest, pewnie zrobili jakiś research sobie wcześniej. A może też z innych już, może w stosunku do innych podmiotów już takie działania podejmowali wcześniej i mieli doświadczenie w tym zakresie. No i być może były one skuteczne i, no i liczyli, że tym razem też tak będzie. No. A jaki jest wyrok sądu w tej sprawie? No, wyrok sądu jest dla nas pozytywny. Wyrok jest o mało to, oprócz tego, że on jest pozytywny w tym zakresie, że to roszczenie zostało oddalone. Zresztą to roszczenie już było znacznie zredukowane w stosunku do tej pierwotnej kwoty, bo tam firma mniej więcej prawie dziesięciokrotnie się już ograniczyła. Co i tak oczywiście, gdybyśmy przegrali, to i gdyby od nas wyegzekwowano taką kwotę, to byłby koniec towarzystwa. A nawet gdyby ona była 100 razy mniejsza. No, natomiast wyrok jest pozytywny, roszczenie zostało, pozew został oddalony i też jest, myślę, bardzo dobre, mocne uzasadnienie, że to po prostu nie ma podstaw. Ten pozew był nieuzasadniony. Myśmy po prostu działali na podstawie prawa, w granicach prawa. I te nasze działania no, nie naruszały obowiązujących przepisów, a czego dowodem jest to, że te decyzje podejmowane przez organy w tej sprawie były wielokrotnie uchylane, między innymi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, czyli sądy przyznawały nam rację. A co dalej w tej sprawie? Jak myślisz, ta sprawa się dalej może potoczyć? No właściwie tak. No, trudno przewidzieć. Ja oczywiście mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że firma Syntos, która jak się wejdzie na ich stronę internetową, można się przekonać, że ma szczytne cele środowiskowe, deklaruje neutralność klimatyczną, produkcję bezwęglową i tego typu rzeczy na swoim, na swojej stronie, w swojej strategii. Firmy Syntos, czy całej grupy Syntos. No, ale też oczywiście nie można mieć pewności. Znaczy, no, raczej się myślę, że będzie dalej starała się tutaj tą sprawę ciągnąć, bo ta sprawa jest jakby na dwóch płaszczyznach się ciągnie. Jedna sprawa to jest ten pozew sądowy, gdzie firma zapowiedziała już, że wystąpi o uzasadnienie tego wyroku, no i potem będzie decydować, czy będzie apelować. Czy nie? A druga sprawa to jest oczywiście to pierwotne postępowanie, które w tej chwili prowadzi wojewoda Małopolski dotyczące wydania pozwolenia na budowę, gdzie my tam uczestniczymy na prawach strony i jakby no, kwestionujemy ten wniosek, to znaczy uważamy, że ta dokumentacja, którą firma złożyła, nie jest wystarczająca, żeby wojewoda mógł podjąć pozytywną decyzję. A w ogóle się okazało, że ta inwestycja jest też w międzyczasie niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co zresztą sąd administracyjny na to zwrócił uwagę, więc prawdopodobnie też zgodnie z miejscowym planem ta inwestycja nie będzie mogła powstać, więc też liczymy na to, że wojewoda wyda negatywną decyzję. Ale też oczywiście firma będzie mogła skarżyć to potem do sądu, więc no, nie wiadomo, czym to się wszystko skończy. Ale tak jak mówię,
Może firma zreflektuje się, widząc, że no my tutaj na pewno nie odpuścimy. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Tak, zreflektuję się, kiedy zobaczę, że kosa trafiła na kamień. Ja idąc tym tropem, wszedłem właśnie teraz na stronę internetową tej firmy. I proszę Państwa, co czytamy? Czytamy tak, cytuję. Wiemy, jak dbać o naszą planetę. Wierzymy, że zmiana świata na lepsze jest możliwa. Jedyny warunek to zacząć od siebie tu i teraz. I dalej cytuję. Synods, dostarczamy przyjazne rozwiązania, które pomagają zmieniać świat, tak aby był lepszym, bardziej przyjaznym, bezpiecznym miejscem do życia i pracy. Rozwiązania oferowane przez Synod towarzyszą nam każdego dnia, to dzięki nim możemy zatrzymać negatywne zmiany w otaczającym nas świecie. Przekonaj się, jakie to proste. I tutaj duży samochód i hasło redukcja emisji CO2. No właśnie, jak ty byś to wszystko skomentował? No to jakoś ściema jest niestety, przynajmniej tak patrząc na to, co się dzieje w tej sprawie dotychczas. Taki typowy greenwashing. Niestety. To nie jest jedyny problem firmy Synthos, ta spalarnia i ten projekt. Tutaj mieszkańcy mogliby dużo powiedzieć, jak uciążliwym sąsiadem jest ta firma, różne jej spółki. No, ale no, co robi? My to jakby wskazujemy, podnosimy. Może w końcu firma uzna, że nie warto tutaj aż tak daleko iść w sprzeczność z tymi deklaracjami. Tym bardziej, że no my to też podnosimy już w tej chwili w tym postępowaniu administracyjnym. Skoro firma deklaruje redukcję emisji, a powszechnie wiadomo, że spalarnia jest najbardziej emisyjnym źródłem, to jest bezdyskusyjne, na to są dowody, jeśli chodzi o emisję CO2 oczywiście, czyli jest bardziej emisyjna no, nie tylko od OZE tak zwanego, od odnawialnych źródeł energii. Jest bardziej emisyjna od emisji z produkcji energii z gazu, z użyciem gazu. Nawet jest bardziej emisyjna od elektrowni węglowej. Więc jeżeli firma naprawdę tak deklaruje i tak chce działać, to musi z tego projektu zrezygnować. A kto zyskuje, a kto traci na slapach, twoim zdaniem? No, traci społeczeństwo oczywiście, jeżeli te slapy są skuteczne, a możemy się domyślać, że one wielokrotnie, w wielu przypadkach są skuteczne. Oczywiście zyskuje biznes, bo przepycha takie brudne inwestycje, które być może nie doszłyby do skutku, gdyby ten sprzeciw społeczny był wyartykułowany, gdyby społeczeństwo, obywatele mogli uczestniczyć w postępowaniach i administracyjnych, podnosić te swoje zastrzeżenia. Czy też w debacie publicznej też takie zastrzeżenia zgłaszać. No, ale też ten przykład, przynajmniej dotychczas, pokazuje, że ta sytuacja się może odwrócić, bo tak mi się wydaje, że tutaj troszeczkę dzięki temu tej sprawie ta sytuacja została nagłośniona. Ten nasz sprzeciw
jakby powody, dlaczego nie chcemy spalarni, to poszło w świat. Nie wiem, na ile to ma. Tutaj ostatnio zaobserwowałem ciekawą sytuację, że jeśli chodzi o nowe projekty budowy spalarni, bo jakby jeszcze powiedzmy rok temu, może jeszcze parę miesięcy temu, gdy firma chciała budować spalarnię w Polsce, no to robiła takie, to się nazywało konsultacje, no to nazywam, że to były eventy promocyjne, czyli zapraszała mieszkańców, zazwyczaj prawie nikt na to nie przychodził, bo ludzie orientowali się szybko, że tu wcale nie chodzi o żadne konsultacje, tylko przyjeżdża profesor Wielgosiński, jeszcze paru innych tak zwanych ekspertów i promowało budowę spalarni. Więc no, ostatnio zauważyłem, że już zrezygnowano z tej formy promocji. Być może ci deweloperzy spalarni uznali, że no nie ma szans jednak na przekonanie społeczeństwa. Jest inna teraz, inne podejście. Próbuje się, mam wrażenie, ukryć te projekty spalarniowe. No my, na szczęście tutaj została opublikowana lista nowych wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 21 kolejnych spalarni wnioskuje o dotacje. No ona już jest znana, także już społeczeństwo z tej listy może się dowiedzieć i my też już od nich wiemy teraz, jakby szukamy w BIP-ach konkretnych informacji o tych projektach. A jakiego ważnego pytania nikt ci jeszcze nie zadał w temacie tego slapu i jaka jest na nie odpowiedź? Ja bym chciał tutaj wrócić może do początków tej sprawy, bo mało kto pyta, może takie pytanie się właściwie, czy taka kwestia się pojawiła w tej naszej rozprawie sądowej, a to tam nikt nie wie, jak to przebiegało, więc ja tutaj chciałem o tym powiedzieć. Dlaczego myśmy w tej sprawie dopiero jakby taki zdecydowany sprzeciw podnieśli na etapie wydawania pozwolenia na budowę, a nie na etapie wydawania decyzji środowiskowej, bo zazwyczaj jest tak, że no, my takie uwagi i społeczeństwo zgłasza uwagi już na wcześniejszym etapie postępowania, czyli na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bo tam jest przewidziany udział społeczny, konsultacje, nie takie fasadowe jak te eventy promocyjne, o których wspomniałem, tylko takie formalne konsultacje przez organ administracji prowadzone, gdzie jest ogłoszenie o tym, że można zgłaszać uwagi, gdzie jest wyłożony, jest możliwość zapoznania się z raportem oddziaływania środowiska, z uwagami organów, jakie tam zostały przedłożone. Czyli jest taki formalny wymóg i organ takie konsultacje musi przeprowadzić. No i my też teoretycznie mogliśmy w roku 2011 w takich konsultacjach uczestniczyć, ale niestety tylko właśnie teoretycznie, bo to postępowanie się odbyło bez konsultacji społecznych. Mało tego, jest, no, kuriozalne postępowanie prowadzone przez prezydenta miasta Oświęcim. Było to postępowanie, dlatego że ono trwało niecałe 2 miesiące, dokładnie tylko 56 dni. To jest, nigdy się nie spotkałem z tak szybko wydaną decyzją środowiskową w sprawie budowy spalarni. Chyba nawet nie wiem, czy w ogóle kiedy w jakiejkolwiek sprawie się wydałem z tak szybko wydaną decyzją, jeśli był wymagany udział społeczny, czyli jeżeli był raport, jeżeli były wymagane te konsultacje, jeżeli można było składać uwagi do raportu i tak dalej, no to te postępowania tak szybko nie trwają, bo
Bo zazwyczaj organ ma jakieś, nawet jeżeli społeczeństwo będzie miało uwagi, no to sam organ ma jakieś uwagi i ten inwestor musi coś uzupełnić, coś dodać. A tu proszę sobie wyobrazić, że ten wniosek wpłynął 17 października 2011 roku do urzędu, a już 12 grudnia została wydana decyzja środowiskowa. Natomiast regionalny dyrektor ochrony środowiska, który opiniował, wydał to postanowienie uzgadniające tą inwestycję 8 grudnia. 9 grudnia ona wpłynęła, ta opinia do urzędu. I wtedy urząd normalny, postąpił tak, jak powinno się to odbyć, to powinien był ogłosić te konsultacje społeczne i tam, że przez 21 dni, bo wtedy chyba taki był ten zgłaszania uwag, 21 dni można zgłaszać uwagi. Potem powinien był, czyli wtedy byśmy się mogli o tym dowiedzieć. Pewnie byśmy jakieś uwagi zgłosili, może mieszkańcy też by zgłosili jakieś uwagi, może byśmy zgłosili wniosek o rozprawę administracyjną, żeby eksperci też mogli się wypowiedzieć w tym zakresie. Natomiast nic takiego nie nastąpiło. To był ten 9 grudnia, to był piątek, no, a już w poniedziałek, czyli 12 grudnia, została wydana decyzja, czyli nie tylko nie było tych konsultacji, nie tylko ta inwestycja gdzieś tam w tym BIP-ie była zaszyta, także no naprawdę nie było szans namierzyć tego ogłoszenia, że tam jakieś postępowanie się toczy, ale nawet organ zaniechał, taki jest wymóg kodeksowy, z kodeksu postępowania administracyjnego, żeby poinformować, że został zgromadzony kompletny materiał dowodowy i w ciągu tam 5 dni, zazwyczaj tyle tam organy dają, w ciągu 5 dni można się zapoznać i zgłosić jakieś uwagi, wnioski, żądania w stosunku do tych zgromadzonych dowodów. No, nawet tego nie było. Po prostu taki był pośpiech, takie ciśnienie prawdopodobnie firma wywierała na prezydencie, który moim zdaniem wyrządził je tutaj trochę niedźwiedzią przysługę. No bo gdyby to wtedy było, jakby ta procedura była tak, no zgodnie z prawem przeprowadzona, to całej tej sytuacji może by już nie było. Może firma by się nie wykosztowała na jakieś kolejne działania, kolejne raporty, kolejne opinie. Firma mówi, że tylko w ostatnie lata tam nie wiem, za ile nas, już nie pamiętam, pozwała, za 3 lata czy coś takiego, no to w ciągu tych 3 lat ich to 300 tysięcy złotych kosztowało. No to naprawdę poważne koszty, to znaczy dla nas poważne, może dla nich nie, ale mimo wszystko szkoda tych pieniędzy, szkoda tego wysiłku, tego czasu. Ta sprawa mogła być zamknięta w 2011-2012 roku. No niestety tutaj prezydent złamał prawo naszym zdaniem i efekty są, jakie są. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Piotr Rymarowicz, prezes Towarzystwa na Rzecz Ziemi. Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.